Hej, siemaneczko, tutaj jestem ponownie po przerwie praktycznie jednego dnia od tego ucięcia ostatniego. Tutaj tylko chcę wam pokazać, zrobiłem drugą taką, powiedzmy, komorę, że tak powiem, tylko że teraz na szkielety widerowe, tak? Tylko że muszę wam powiedzieć, wyłączyłem, zrobiłem sobie tutaj peaceful, ponieważ tych mobów jest masa i mam strasznie mało FPS-ów, dlatego na razie wyłączyłem sobie te moby, bo tak czy siak mamy tych itemów w naszym systemie już masę, ale tu jak widać coś mi tutaj nie ładuje czanków. Czekajcie, bo dopiero co właśnie wszedłem. Maszynę do drzewa wyłączyłem. W ogóle serwer działał teraz przez całą noc. Ogólnie ja go nie wyłączam, co nie? Także tutaj mi się śmiało tworzą te ity. No i też nie wyłączałem mobów. Dlatego też jeszcze chcę zobaczyć, ile do systemu doszło... Doszło w ogóle rzeczy. A, ogólnie tutaj muszę... Dobra, skasować tabliczki. Skraftowałem jeden slot na więcej itemów. Ogólnie chyba teraz już wyłączymy cały nasz system. Mamy wszystkie dyski zapełnione. Tylko tutaj jeszcze już się praktycznie nic nie mieści. Bo też jest dużo łuków, które tutaj, jak widzicie, cały czas się magazynują. Jak i też zobaczymy, czy jeszcze dużo jest tych klat i takie coś. No nie, nie jest ogólnie tak dużo. Myślałem, że jest więcej tego eku. Dobra, mianowicie chciałem sprawdzić, ile w ogóle tych jest tych właśnie całych torebek, ale kurczę, nie da się ich tu wybrać normalnie. Czekajcie, zobaczymy, czy będę mógł skraftować. Czekajcie, jeszcze jej nie otworzyłem, to powinno się dać wejść, ale tutaj Epic Bag, dobra. Je się da craftować, żeby zmniejszyć ilość właśnie tych, to będę musiał połączyć te cztery torby, co nie? I zobaczymy. Epic. Ciekawe, ile takich będę mógł skraftować. O, nie mam już, dobra. Mam tutaj kilkanaście epic właśnie tych. Dobra. Będę otwierał tak powoli, żebyście zobaczyli mniej więcej, co wychodzi z tych właśnie oto epic właśnie torebek. Czekajcie, ja sobie tutaj wszystko przyniosę tylko do góry. Wezmę od razu cały rząd tych toreb. No i myślę, że zaczniemy od tej. Jakieś różnego rodzaju kółka. Nie wiem tak naprawdę jeszcze, do czego one mi będą potrzebne, ale to chyba nic nowego. Nie są aż takie za bardzo epickie te rzeczy. Ale cóż, tutaj znowu książka. Dobra, to można przerabić. Same śmieci póki co, o Boże, to tego już nawet... To od razu bym wyrzucił. Bo to jest wilgachne drzewo, które mi już raz zlagowało serwer. Epickie torby nie są ogólnie epickie, jak tutaj widzicie. Ale jestem też ciekaw właśnie tych rzeczy. Nie wiem, po co to wszystko tutaj... Jest, czekajcie. Dobra, to wyciągnę. Tu jeszcze mamy dwie. Pozbieram te rzeczy. Oprócz chyba tych, to wszystkie pochowam. Czekajcie, żeby nie było. Otworzę jeszcze tylko te dwie. Bam, bam, bam. Jedyneczka. Same syfy, powiem wam, z tego epika wyszły. Także tutaj nic nie ma ciekawego. A tutaj chcę wyrzucić po prostu te dwie sadzonki, bo nie chcę, żeby któryś z nas pomylił się i posadził to głupie drzewo, które będzie rosło nie wiadomo ile. Czekajcie, tutaj chyba mogę wszystko naraz teraz włożyć. Bam, dobra, włożę wszystko, co miałem na razie. Tu jeszcze mamy tyle różnych tych toreb, ale ogólnie nie będę chciał ich otwierać wszystkich naraz. O, te już są lepsze. Ja ogólnie będę chciał mieć szczęście, aby trafić coś takiego. Boiled ones, to będzie bardzo pomocne w budowaniu itemów. Jeżeli będzie miało się itemy, to będzie tak podobnie jak World Edit budowało. Ogólnie czekajcie, takie coś mogę w sumie skraftować. Zaryzykować. Tylko to coś, jak to się kraftuje, co nie?
crafting tail muszę skraftować, czekajcie, bo to coś tam było, żeby... No! O! Nawet się trafiło to jedno, znowu. Bam. Division. Zaraz zobaczymy. Co jeszcze się trafi. Te zielone woreczki wcale nie są takie najgorsze. Jak dla mnie póki co to najlepsze, nie? Się okazały. Bo tak, teraz będę musiał skraftować crafting table. Czekajcie, crafting table. Zaczem, czy to się w ogóle skraftuje? Crafting. Bo crafting table w ogóle nie mamy. He? Czemu nie wyszukuję? Muszę pisać table. No i źle. Table, table, table. Dobra, tutaj... No, nie to, to. No, pyk. Książka powinna być. Dobra, mam tutaj skraftowane. Teraz tak. Czyżby to... Tak o, to jeszcze nie jest nieaktywne. Musisz zrobić rytuał aktywujący. Trzeba nacisnąć... Czekaj, ukucnąć i nacisnąć prawym na enchanting table. Formal the best. Nie, poczekajcie, czy to... Muszę nacisnąć to? Jak się to aktywuje? Aha, tu jest coś napisane. Altar is in the dark, too early, you must make it at night. Muszę poczekać na noc. Co? Przecież jest noc. Tak o, altar does not have redstone circle. Altar cannot see the moon. Poczekajcie, czyli muszę iść na dwór. Poczekajcie, czekajcie, zobaczymy czy pik. Nie wiem czy ja to dobrze zrobię. Muszę widzieć księżyc. Jest tu jakiś księżyc? Sam nie widzę księżyca. Idziemy tutaj na drzewo. Co jest? Lack sufficient natural earth. Co to jest? Area lack sufficient natural earth. Czyli muszę to zrobić na arenie lack sufficient? Co to jest? Co to jest? Czyli to trzeba jakoś zrobić... Czekajcie, jeszcze raz przeczytam. Rytuał aktywujący. Altar does not have redstone circle. Trzeba jakąś redstone w ogóle zrobić. Dobra, ja tutaj powrócę, zobaczę tylko jak to się robi. Jak ogarnę. Także ZW. Yo, jestem tutaj z powrotem. No i się dowiedziałem, że trzeba będzie przeprowadzić taki specjalny rytuał, który aktywuje mi te divisiony. I trzeba będzie, powiedzmy, na pierwszym miejscu poczekać na północ. Wtedy, tutaj, nie wiem czy widzicie, tutaj trzeba będzie wtedy postawić tak, o, w sumie postawiłem już enchanting table i otoczony jest redstone'em. I wtedy trzeba będzie po prostu kliknąć na niego, tylko zanim tutaj północ, nawet może pozbędę się jakichś mobów, bo one wszystkie za mną lecą. Jakiś ziomek też tutaj jest. Creepera, żebym zabił, to chociaż... Dobra. Zaczęło się świecić, teraz szybko muszę nacisnąć prawym na ten enchanting table. I teraz muszę cokolwiek zabić. Ale coś nie działa. No już ile razy zabiłem? Jest, udało się! Teraz idę szybko craftować. Idę szybko craftować. Szybko! What the fuck? Ile tego dało? Chest, kurczę, nie mam skrzynki. Oh shit. Czemu to mnie wysadziło?
Oh, Jesus! Czemu to mnie wywaliło? Oh, fuck! Oh, fuck! Dobrze, będzie tam mój grób. Tylko jak ja teraz stąd zejdę, czekajcie. Jetpack będzie mi potrzebny. Ciekawe, czy mam zapasowy jetpack. Ale fart, że tutaj jest te zejście teraz. O, ja pierdzielę. To mnie wysadziło? Te rzeczy by wysadziły. Jaki bezsens. Czekaj, ja powinien mieć jetpack tutaj, level 2. Ale się udało. Dobrze, on jest naładowany. Hover. Dobra, nie trzeba mi hovera. Chesta, szybko, jeszcze chesta, muszę wziąć jakąś skrzynkę. Ała. Jakieś skrzynki, czekajcie, chest. Czy to ja muszę szybko wyciągać, czy nie wiem jak to było. Dobra. Ostro. Tutaj się coś zrobiło. Ile tutaj jest mobów? Mój grób jest, teraz tylko... O, oh, Jesus. Ile mobów? Ała! Nie, no kurde! Drugi grób! Fuck, jak ja się teraz sam dostanę? Oh. Gorszego fejla chyba nie ma, nie? Dobra, ja ZW, bo teraz muszę craftować jetpack. Dobra, jestem tutaj z powrotem, udało mi się tutaj dolecieć. Tutaj się wszystko coś zmienia, bo się w tym czasie już, kurczę, zanim skraftowałem, dzień się zrobiło. Teraz będę próbował jeszcze raz to skraftować. Ale zobaczymy, czy to się tym razem uda. Uda się. Teraz będę mógł robić... Jej, udało się. Ciekawe, czy to będzie teraz cały czas działać. Lol. Ten cały rytuał powiedzmy, że zniknął, ale ja to tutaj zostawię, bo tutaj endermany widziałem się respią. Kurczę, ale miałem farta. Idę stąd teraz na razie. To tak zostawię na kolejny rytuał, jeżeli będzie potrzebny. A teraz idę craftować sobie nowe sztabki. A, jeszcze zaraz miałem wam pokazać, do czego one są. Znaczy sztabki. Wow! Prawie, że spadłem. Teraz skraftowałem, jak widzicie. Builder's Wand. Po kurczę, nie wiadomo ilu próbach i failach. Patrzcie. Teraz dajmy na to, wezmę sobie kobla. Stack. Ciekawe, czy straciłem wtedy itemy jakieś. Zobaczcie. Teraz, jak położę tutaj kobel, tylko... Czekajcie, hover sobie włączę. Bo nie mogę w ogóle nic budować. O, dobra. Patrzcie, teraz położę sobie ten kobel, nie? Mam go w ręce, znaczy jeszcze wykuł, pozostał. A teraz ta oto różdżka będzie pomagała mi kłaść w ogóle kobel, aż mi się on na przykład wyczerpie z eku, zobaczcie. Góra, dół. Tak jak się świeci, o. Tylko dużo nie będę kładł, będę musiał zaraz to niszczyć, o. Patrzcie. Teraz będę mógł tutaj kłaść sobie kobla za pomocą tej oto fajnej różdżki. Kilof powinienem mieć teraz. Czekajcie, teraz muszę to zniszczyć. Dobra. No i teraz tak. Mamy to zrobione, tylko muszę jeszcze zrobić sobie zwykły crafting. Ale crafting to powinienem mieć tutaj, waniliowy. Vanilla Minecraft, czyli zwykły Minecraft. No i teraz tak, porobimy te sztabki teraz. Bo one się na pewno przydadzą. Czekajcie, to nie tak miało być. I tylko to trzeba szybko chyba wyciągać. Czekaj, to eksploduje! Fuck! To trzeba szybko robić. Ale żal. Och, czemu ja się tutaj respię? Czy ktoś mi może to powiedzieć? Gdzie jest nasz taras? Tu powinien gdzieś być nasz taras. A tu jest, dobra. Znowu kolejny wybuch. Ja nie mogę, to nie wolno, to trzeba szybko craftować. Znaczy teraz się nie dostanę jak wiaderkiem wody.
Dobra. Zlecę tutaj na dół. Wow! O żal! Ej, to... To nie może być prawda! Nie, ile razy już tutaj spadłem? Fuck. Oh. Ja nie mogę. A wiecie, że to wkurza? To wkurza. Oh. I teraz wody nie mam. Jaki facepalm. Chyba będę musiał poczekać na Piotrka teraz. Water? Water? A, nie mam wody. Jakie teraz zejdę? Może jetpack jest w środku? Czekaj, tu może jest jetpack. Jet? Nie. Muszę taki zwykły zrobić. Mam nadzieję, że będzie go nie stać. Oh. Jaki fart? On już jest naładowany? What the fuck? Ej, mogę latać. Albo i nie mogłem, nie wiem. Tu jeszcze woda była, ale super. Teraz zobaczmy, jak się z tym obejść, z tym czymś. Czekajcie, jest coś zbugowane. Mój grób jest pod tym... Pod tymi małymi... O, dobra, tu jest mój grób. Czemu nie mogę latać? To ja tylko miałem farta, że... Że tam woda była znowu. No i nie mam bloka ani jednego teraz, żeby tam wejść. Jaka pechowa runda dzisiaj. Ała, co to było? O nie, to jetpack mnie teraz zabił! Oh my god! Pomocy! Potato jetpack, nie! Wiecie co? Ja ZW, teraz... Nie wiem, jak ja mam tu teraz stąd zejść. Nie wiem, jak ja mam stąd zejść. Pomocy, ciu! Potato jetpack, nie. Czekajcie, jak... inaczej wodę się teraz musi skraftować. Water, water. Jak tu skraftować wodę teraz? Wiaderko wody, ej. Ciekawe, czy dam radę tutaj skraftować teraz wodę. Bo nie mam, nie sądzę, że miał kaktusy. Nie mam. Kaktus nie mam? O Boże, ale mam kaktus seeds. Albo skraftuję kolejny jetpack. Czy? Do 3 razy sztuka, ej. Tylko może jakiś lepszy od razu. A nie jakiś tam kartofel. Ten o. Ten jetpack. Tylko trzymajmy kciuki. Żeby wszystkie itemy były, ale widzicie, nie ma. Ale beton. Było to? Czekajcie. Muszę zobaczyć, czego brakuje. Tak, tego środkowego. Dobra, ja tutaj ZW, bo zrobię kolejne cięcie, bo już tych śmierci mam dosyć. Kraftuję jetpack znowu. Dobra, kolejna próba. Powiedzmy, dokańczam kraftować akurat ten jetpack. Pokraftowałem trochę itów. Ale czekajcie, bo jeszcze mi tutaj znowu co zabrakło. O, to miałem skraftować teraz. 2 sztuki. Ale jak zwykle brakuje tutaj mi dynama. Przecież przed chwilą skraftowałem jedno. O. Skraftuję ile się da. Teraz tak, potrzebne jeszcze tylko mi te 2 plecaczki. No ale tu teraz czegoś zabrakło. No weźcie mnie, nie rozśmieszajcie. Co tutaj brakuje teraz? O tego. Przecież miałem, wkładałem przed chwilą nie wiadomo ile.
O, dobrze ten system jest, bo już bym... Ach... Wkładam to z powrotem, no i teraz... Mi się wydaje, że powinien... powstać jetpack. Dobra, teraz szybko go podładuję. O, dobrze, że tu Piotrek wszystko umieścił, że chociaż energia jest na ten jetpack. Oh, tego nie bierzcie, ej, to jest jakieś gówno, które wybucha. Uberus jetpack. Na kartofle, ej. Dobra. To była... Niezły wybuchowy odcinek dzisiaj był dosłownie. Czekajcie, tutaj też powinien mój grób być. Mam nadzieję, że to nie przez to, że trzymam tutaj te rzeczy. Psuj się. Mam nadzieję, że teraz mi nic nie wybuchnie. Jetpack 1, jetpack 2. Lol. Gdzie co? Zanim to mi wybuchnie. Ja włożę sobie jetpack tutaj już do środka. Włożę to jedno do środka. Hmm. Nie wiem co tu teraz robić. Miałem... A, dla Piotrka jeszcze... Tam czekajcie, tam jeszcze jeden grób jest ode mnie. Ile razy ja już z nim zginęłem? Aha. Dobra, to było wiadro wody. To też się włożę, niech będzie, niech pójdzie do systemu, bo... No znowu nie będę miał jak zejść. Ten też niech idzie do systemu. Teraz tak. A w sumie to ja mam ten słaby jetpack teraz na sobie, także nie wiem czy dolecę. Może zanim cokolwiek zrobię... Czekajcie, buil... Dowiedz mi się o tym kamieniu coś. Czekaj. Ten... O Boże, dobra. Ta sztabka jest bardzo niestabilna i eksploduje zaraz po 10 sekundach. Ona także będzie eksplodowała w craftingu, nawet jeżeli jest... zamknięte? Albo jeżeli będzie rzucone na podłogę. Te ingoty się nie stakują. O, także nie kraftuj, dopóki nie będziesz gotowy. Wow, to czyli tak, muszę się szybko przygotować i mogę tylko zrobić jeden, żeby... Czekajcie. Najlepiej pojedynczo, żeby mógł to wtedy... Dobra, udało się. Czemu teraz jest taka? No dobra. Bo mam może dwie w ręku. Dobra. Zobaczymy, co jeszcze z tego da się... Czekaj, ingot. Jak one się zwołą? Zobaczę jak one się zwołą, bo chcę zobaczyć co jeszcze się da. Unstable ingot. Coś jeszcze z tego dało się craftować.
Ciekawe, czy jakby włożył to do systemu. Nie, wolę nie ryzykować. Wolę nie ryzykować. Dobra. To, co miałem, osiągnąłem, także... Dobra. Dobra, widzieliście zresztą, co się działo. Nic dodać, nic ująć. Mega fail. Ja chcę mój jetpack z powrotem, ten lepszy. Dobra. Czekajcie, gdzie ten lepszy jetpack? A, tutaj. Tutaj dla Piotrka damy to. I teraz dzięki temu będę mógł na przykład szybko kłaść bloki, o. Zobaczcie, O. Tak. No i na przykład można sobie teraz szybciej rozwalać, chociaż wiecie, to już nam niepotrzebne, ale jakbyśmy w przyszłości coś budowali, to się przyda to jak najbardziej. Teraz żegnam was po wybuchowym odcinku. Na razie, yo.